Cześć. Z ciekawości, ktoś był w zeszłym roku na prezentacji o taksonomiach? Dobra. Troszkę będę nawiązywał, ale wcześniej chciałem się was zapytać, jak liczna grupa jest z Poznania? Aha. A Warszawa? Okej. Okay. Kraków? Gdynia, tak? Łódź? Uh-huh. Okej, okay. Słuchajcie, no właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek. Zaryzykuję też taką hipotezę, że pewnie część z was przyjechała z jakichś takich małych miejscowości i stanowicie pojedynczych reprezentantów tych miejscowości. Są takie osoby, które przyjechały pojedynczo? Super. Dobra, i teraz wyobraźcie sobie, że te nazwy miejscowości wraz z liczbami wrzucamy sobie do arkusza kalkulacyjnego, sortujemy to wszystko w kolejności malejącej, wychodzi nam taka lista miejscowości wraz z uczestnikami i jeśli teraz to wszystko przeniesiemy sobie na wykres, otrzymamy wykres, który będzie wyglądał właśnie jak długi ogon, jak ten dinozaur z prawej strony. Taki wykres nazywa się histogramem i o tego typu wykresach chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Działał wcześniej. Chyba, że to był ten. Dobra. To jest ten. Ja się nazywam Tomasz Kołkiewicz, przyjechałem z Krakowa, gdzie prowadzę agencję SEO4NET. Jaki jest plan prezentacji? Opowiem wam, co to jest ten długi ogon, co decyduje o wielkości długiego ogona, jakie możliwości mamy od WordPressa, jeśli chodzi o rozbudowę długiego ogona, a na koniec pokażę wam kilka narzędzi, za pomocą których możecie na własnych stronach rozbudowywać sobie długi ogon. Gdyby w międzyczasie było mnie słabiej słychać, to niech ktoś mi da sygnał, żebym podniósł mikrofon w górę. No to zaczynajmy. Co to jest długi ogon? Ktoś ma jakiś pomysł? Co to takiego? Aha. Uh-huh. Super. Super. Jesteśmy bardzo blisko definicji długiego. Frazy o większej szczegółowości. Uh-huh. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Długie wyrazy, długie frazy skonstruowane z trzech, czterech słów. No właśnie, z taką definicją właśnie chciałbym tutaj podyskutować troszkę podczas mojej prezentacji, ponieważ mi często zdarza się, kiedy rekrutuję nowe osoby do firmy i zadaję im pytanie, co to jest długi ogon, spotykam się z odpowiedzią, że to są właśnie frazy trzy, czterowyrazowe i dłuższe. Pokażę wam, że nie do końca tak to musi wyglądać. Skąd się wzięła koncepcja długiego ogona? Autorem tej koncepcji jest Chris Anderson. Stworzył ją w 2004 roku i odkrył pewną prawidłowość. Prawidłowość, która polega na dystrybucji dóbr. Jeśli mamy bardzo szeroki asortyment towarów w sklepie, to towary, których mamy tak naprawdę mało w tym sklepie, sprzedają nam się sumarycznie częściej niż towary sprzedawane masowo. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale postaram się to wyjaśnić w dalszej części prezentacji. Jak on na to wpadł? Zaobserwował wyniki sprzedaży takich sklepów jak Amazon i Netflix. Ponieważ to jest rok 2004, to Netflix nie jest jeszcze systemem do streamowania filmów, tylko wypożyczalnią płyt DVD korespondencyjną. Wysyłają duże ilości płyt. Chris Anderson zauważa taką prawidłowość i formułuje właśnie definicję długiego ogona. Długi ogon został zaanektowany również w branży SEO, ponieważ SEO-wcy zauważyli, że rozkład fraz, na które strona jest odwiedzana, bądź
na które jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania, prezentuje się identycznie jak dystrybucja tychże towarów. Długi ogon najczęściej przedstawia się w postaci takiego kontinuum. Jednak musicie pamiętać, że jako histogram nie jest to linia ciągła, tylko są to słupki. Takie przedstawienie długiego ogona jest pewnym uproszczeniem. Więc mamy tutaj słupki, bardzo dużą ilość słupków, która, jeśli połączymy je właśnie taką linią, da nam tego typu wykres. Wykres długiego ogona. Długi ogon tak naprawdę w długim ogonie to jest tylko ten zielony fragment. Czerwony jest nazywany wielkim łbem. Więc mamy wielki łeb, czasem wyróżnia się również masywny tułów. My się skupimy właśnie na tym, na tej zielonej części. Wróćmy do długości fraz, które mogłyby kształtować ten długi ogon. Czy delegatura Krajowego Komitetu Wyborczego w Nowym Sączu jest wystarczająco długą frazą, żeby można było powiedzieć, że to jest fraza z długiego ogona? Aha. Jeśli posłużymy się definicją mówiącą o długości frazy, musielibyśmy zaliczyć taką frazę, niestety, do długiego ogona. Bardzo dobrze tutaj koleżanka powiedziała, że to zależy od strony, ponieważ jeśli mamy do czynienia ze stroną delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, w Nowym Sączu nie znalazłem strony dla nich, to ta fraza będzie jedną z ważniejszych fraz i umiejscowi się właśnie w wielkim łbie tegoż ogona. A czy fraza smartfon Samsung Galaxy A5 będzie frazą z długiego ogona, czy raczej wielki łeb? No właśnie, to zależy. W serwisie Allegro, który wystawia miliony towarów, będzie to jedna z miliona fraz, które występują w statystyce odwiedzin na frazy. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę stronę Samsung.com, gdzie mamy do czynienia tylko z produktami Samsunga, no to ta fraza ulokuje już nam się bliżej tegoż łba. Natomiast jeśli zdarzy nam się jakiś entuzjasta tego modelu smartfona, który na serwisie WordPress.com założy swojego bloga o A5, no to będzie to fraza, która będzie już całkowicie lokowała się w wielkim łbie. Dlatego to właśnie zależy od tego, z jaką stroną mamy do czynienia. Zatem warto zapamiętać z tej części, że na długość frazy wpływ ma kontekst strony, a nie długość tej frazy. Przechodzimy do następnej części. Od czego zależy wielkość długiego ogona? Być może niektórzy z Was mieli okazję obejrzeć film na YouTubie, który nagrała pracownica Google, Meili Ouye. To jest 12-minutowy filmik, możecie go znaleźć na naszym kanale YouTube bądź na naszej stronie. Naprawdę warto go obejrzeć, ponieważ padają tam bardzo fajne sformułowania. Na przykład, potencjał Twojego SEO może być tylko tak duży, jak duży jest potencjał Twojego biznesu i strony internetowej. I temu potencjałowi się przyjrzymy, żeby zdać sobie sprawę, jakie szanse mamy na budowanie długiego ogona dla naszej strony. Potencjały biznesu i strony internetowej mają się w zasadzie tak, jak wielkości tych dwóch gadów. Jeśli chodzi o gabaryty, no to są zdecydowanie różne, natomiast mają identyczne proporcje. To tak, jakbyśmy porównywali ze sobą długie ogony małej i dużej strony. Natomiast potencjał biznesu można zobrazować w ten sposób. Obydwa te biznesy zajmują się sprzedażą samochodów, jednak pan Mirek robi to w sposób znacznie bardziej ograniczony niż salon samochodowy Chevroleta. Od czego zależy potencjał strony? Wpływ na to ma ilość i jakość treści, stopień optymalizacji na pewno. Im lepiej zoptymalizowana strona, tym będzie się wyświetlać częściej i wyżej w wynikach strony. No i oczywiście pojawia się tutaj ten mityczny link building, który funkcjonuje od zarania wyszukiwarki Google. Natomiast my się skupimy właśnie na treści. A potencjał biznesu
Na potencjał biznesu wpływa oczywiście know-how, doświadczenie, wiedza, które właściciele firmy zdobyli, kompetencje, zasoby ludzkie. Więc no, to wyjaśnia, dlaczego pan Mirek nie ma szansy w starciu z dealerem Chevroleta, chyba że stargetuje sobie w odpowiedni sposób swoją firmę, tak żeby, no, mówiąc kolokwialnie, nie kopać się z koniem. No to teraz możemy się zastanowić, w jaki sposób możemy rozwijać długi ogon w WordPressie. No przede wszystkim możemy publikować treści. Publikacja treści zawsze wpływa na wzrost fraz, na które strona może się wyświetlać. Publikować treści możemy za pomocą stron statycznych, za pomocą wpisów. Żeby stworzyć odpowiednią strategię publikacji, warto zastanowić się, z kim tak naprawdę rywalizujemy. Czy rywalizujemy z małymi serwisami, czy z dużymi? Bardzo często zdarza nam się tak, że trafia do nas klient, który ma mały sklep internetowy i słysząc, że jego konkurencją jest Ceneo bądź Allegro, mówi, nie, jestem małym lokalnym sklepem, moją konkurencją jest pan Janek i pan Józek z sąsiedniej ulicy. Lokalnie tak, natomiast w internecie konkurencje stanowią właśnie takie duże serwisy, które razem z tym lokalnym sklepem wyświetlają się w wynikach wyszukiwania. Także trzeba sobie zdawać sprawę, z kim tak naprawdę w tych wynikach konkurujemy. Jeśli naszym konkurentem są właśnie takie giganty, musimy przyjąć odpowiednią strategię rozbudowy treści. I tutaj pojawią nam się takie elementy jak topical authority i content silo, co wam za chwileczkę wytłumaczę. Topical authority, czyli jest to pewnego rodzaju autorytet w danym temacie. Definicja no, dosyć trudna do przedstawienia, dlatego spróbuję wam to wytłumaczyć na przykładzie. Ponieważ na pierwszej prezentacji Maciek Swoboda jakby trochę na mój temat opowiedział, to ja spróbuję się zrewanżować i opowiem trochę o Maćku. Wyobraźcie sobie, że poszukujecie kogoś, kto zna się dobrze na WooCommerce. Na WordPressie, na WooCommerce. Wiadomo, że tutaj na tej sali nawet znajdują się osoby, które z WooCommerce'em miały do czynienia. Natomiast pytanie, jak dobrze te osoby opanowały temat WooCommerce'a? Na pewno nie tak dobrze jak Maciek Swoboda. Więc można powiedzieć, że Maciek jest autorytetem w dziedzinie WooCommerce'a i jeśli dzieli się na swojej stronie tymi informacjami, to buduje w ten sposób topical authority. Podobnie, jeśli będziemy potrzebować specjalisty do spraw bezpieczeństwa, no to oczywiście pierwszą osobą, która przychodzi nam do głowy, będzie Krzysiek Druszcz. Tak właśnie działają autorytety. Czyli pierwszej, lepszej osobie z sali trudno byłoby pokonać pod względem topical authority takie osoby jak te, o których które wymieniłem. Natomiast jeśli chcielibyśmy z tymi osobami konkurować, no to ja chętnie bym zaprosił zarówno Maćka, jak i Krzyśka do wypowiedzenia się na temat SEO. Tutaj pewnie miałbym nieco większe szanse, żeby pokazać topical authority. A to jest przykład dosyć archaicznej próby budowy topical authority za pomocą fraz wrzuconych w stopkę. No właśnie, tego nie da się przeczytać. Jest to tak małymi literkami. Tutaj wam troszeczkę powiększyłem. I to jest sposób budowy, sposób pokazania się na dane wyniki przez jakiegoś tam fotografa ślubnego. Ale z okolic Chrzanowa, nie żeby... To nie jest Wrocław, spokojnie, Wojtek. Zastanawiałem się dzisiaj, dlaczego ludzie stosują wciąż takie metody? I taka hipoteza, która mi przychodzi do głowy, jest taka, że osobom, które to wrzucają, wydaje się, że algorytm Google jest po prostu głupi, ponieważ jest to tylko algorytm, jest to system, który coś tam sobie wylicza. Natomiast gdyby spróbowali go
spersonalizować, wyobrazić sobie, że nie jest to algorytm, tylko jest to człowiek, no to mogłoby to wyglądać w taki sposób. Cześć Google, no siema. Słuchaj Google, szukam fotografa ślubnego z Chrzanowa, kogo mógłbyś mi polecić? No to może tanifotografślubny.com.pl. No dobra, a czemu uważasz, że to będzie dobry fotograf ślubny z Chrzanowa? No bo ma taką frazę w stopce. Aha, frazę w stopce. W H1. A. Słuchaj Google, ile ty masz lat? 21. No widzisz, a kombinujesz jak pięciolatka. Kiedy algorytm Google był młody, brał jeszcze pod uwagę takie rzeczy. Natomiast teraz specjalizacja algorytmu poszła tak daleko, że nowe poprawki w algorytmie coraz bardziej analizują, w jaki sposób opanowaliśmy właśnie topical authority, o którym wcześniej mówiłem. To jest sposób na budowę treści na stronie internetowej, który chcę wam pokazać, w jaki sposób można taką strukturę uzyskać w WordPressie. Nazywa się to Content Silo. Nazwa pochodzi od tego, że wykorzystujemy podział treści, idąc od góry, od ogółu do szczegółu. Na początku przedstawiamy treści bardzo ogólnie i dzielimy je na strony bądź wpisy w taki sposób, żeby dotrzeć do bardziej szczegółowych informacji. W WordPressie mamy możliwość rozbicia tych treści w dwojaki sposób. Pierwszy sposób jest bardzo oczywisty. Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z WordPressem, bez problemu zbudują sobie taką strukturę za pomocą stron statycznych. Natomiast osoby, które mają już znacznie większe doświadczenie, mogą zbudować taką strukturę za pomocą wpisów i taksonomii. Domyślne taksonomie w WordPressie to dla przypomnienia kategorie i tagi. Tak głównie polecam używać, natomiast na kategoriach można zbudować sobie tego typu strukturę, ponieważ one są hierarchiczne. Oczywiście można też wykorzystać własne taksonomie. Porównajmy sobie w takim razie te dwie struktury, jak one się do siebie mają. Jeśli byśmy się zastanowili, w jakich okolicznościach możemy używać stron, a kiedy wpisów, no to strony to będą stałe treści, których nie rozbudowujemy. To są jakieś informacje o firmie, na przykład, bądź opis usług, gdzie wchodzimy sobie coraz głębiej. Natomiast w przypadku wpisów, to są to treści, które przybywają nam na stronie, bądź aktualizujemy je. To mogą być takie treści jak artykuły, które będą nam przybywać. To może być portfolio na stronie, to mogą być również oferty pracy, które będziemy wyświetlać w zależności od różnych kategorii. No i warto wziąć pod uwagę sposób zarządzania. Osoby, które nie mają dużego doświadczenia, pewnie chętnie skorzystają z podziału na strony. Natomiast osoby, które technicznie czują się biegle w WordPressie i potrafią edytować szablony, powinny zastanowić się, czy przypadkiem takiej struktury nie lepiej oprzeć właśnie o wpisy i taksonomię. Ponieważ strony taksonomii nie mają swoich elementów edycyjnych, nie mają edytora WYSIWYG czy w przyszłości Gutenberga, tylko są szablonami, które agregują nam treści, które dostarczamy, możemy się zastanowić, w jaki sposób te strony uatrakcyjnić, edytując szablony. Zachęcam do wstawienia leadu na stronach taksonomii.
jak również grafik, ponieważ Google bardzo ceni sobie grafiki, zwłaszcza jeśli zaopatrzymy je w odpowiednie teksty alternatywne. I jakieś dodatkowe elementy, które mogą wyróżnić nasze taksonomie. I tutaj przygotowałem dyżurny przykład, którym się posługuje zwykle w tego typu prezentacjach. Jest to taksonomia, która się nazywa Znaki Zodiaku i funkcjonuje na blogu z biżuterią. Po prostu wpisy są przyporządkowane, jeśli mówią o jakichś kamieniach, które są charakterystyczne dla danych znaków Zodiaku, są przypisane do tej taksonomii. I za pomocą pluginu ACF są dodane tam elementy edycyjne, takie jak nazwa znaku, okres, kiedy znak obowiązuje, obrazek i ewentualnie kamienie, które również są taksonomią. Tutaj jest screen, w jaki sposób można to edytować. Czyli widzicie, że tych elementów edycyjnych jest dosyć dużo. W taki sposób te znaki mogą się wyświetlać na liście w widoku taksonomii, a to jest już widok wpisów należących do danej taksonomii. Widzimy tutaj taką zajawkę. No i teraz pytanie, co nam to daje? Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat taksonomii, no to zachęcam do obejrzenia prezentacji na WordPress TV, gdzie jest to wszystko dosyć szczegółowo przedstawione. Wczoraj postanowiłem sobie sprawdzić te efekty, żeby nie być gołosłownym. No i tak doszedłem do 6 znaków i to stało się nudne po prostu, bo wszystkie się po prostu pojawiają na pierwszej pozycji, więc dalej nie chciało mi się sprawdzać. OK, doszliśmy do narzędzi. Jeśli mamy publikować te dodatkowe treści, żeby rozbudowywać nasz długi ogon, powinniśmy wiedzieć, jakie słowa wybrać, jakie słowa będą wartościowe dla użytkowników. Żeby takie słowa znaleźć, potrzebujemy oczywiście odpowiednie narzędzie. Takim narzędziem must have oczywiście jest Search Console, narzędzie od Google, które pokaże nam, na jakie frazy wyświetla się nasza strona i jakie frazy generują odwiedziny naszej strony w wynikach wyszukiwania. I tak naprawdę jest to jedyne narzędzie, które pokaże nam frazy, na które użytkownicy odwiedzali nasze strony. Jest wiele innych narzędzi, które pokażą nam, na jakie frazy strona się wyświetla, ale odwiedziny zobaczymy tylko tutaj. Kilka lat temu można było te informacje znaleźć w Google Analytics, natomiast wraz z wejściem Not Provided nie mamy wglądu w nazwy, w szczegóły tych fraz, no chyba że zintegrujemy Search Console z Google Analyticsem, ale to będą nadal te same frazy, które widzimy w Search Console. Drugim narzędziem, które w bardzo fajny sposób może nam zaproponować tematykę fraz, jest Answer the Public. Możemy wpisać tutaj sobie w wyszukiwarkę frazę, która nas interesuje i Answer the Public zaproponuje nam tematy, które są wyszukiwane przez naszych użytkowników. I teraz pokażę wam taki przykład. Opracowujemy tematykę, budujemy topical authority dla gabinetu stomatologicznego w Krakowie. Jest to bardzo duża konkurencja, trzeba przyznać, kilkaset gabinetów, kilkaset stomatologów w Krakowie działa. Każdy chciałby pokazywać się wysoko, trzeba stworzyć odpowiednią strategię. Tutaj strategia jest taka, że mieliśmy się skupić na frazie związanej z implantami i implantologią. Więc wpisując sobie frazę implanty w Answer the Public, uzyskujemy taki graficznie przedstawioną informację dotyczącą fraz podzieloną z podziałem na przyimki. Na tej podstawie możemy przygotować sobie listę artykułów, tematów, które warto napisać. I to jest przykładowa lista dotycząca właśnie implantów. No to już takimi rzeczami zajmuje się content manager, content specialist, w zależności od tego, kto pracuje w danej agencji. Jeśli tematy siądą klientowi, przystępujemy do pisania.
Przechodzimy do następnych narzędzi, które szybko przedstawię, od razu pokazując jakby efekty tych działań, czyli przygotowanie, publikacja artykułów na temat implantów zwiększa topical authority, co powoduje zwiększenie wyświetleń danego serwisu. Tutaj widzimy, że te wyświetlenia, widoczność serwisu w wynikach wyszukiwania idzie w górę. Widoczność jest miarą tego, jak często strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania w określonych przedziałach. Na przykład top 3, top 10, top 50. Tutaj mamy akurat wyświetlone dla top 3 i top 10. Narzędzie Senu to jest jednym z popularniejszych narzędzi, które służy do tego rodzaju czynności. Możemy również tutaj znaleźć frazy, konkretne frazy, bo tutaj widzimy tylko wykres. Możemy znaleźć frazy, na które strona się wyświetla, na jakich pozycjach strona się wyświetla. To nam daje informację, czy warto taką frazą się zająć, na przykład jeśli fraza wyświetla się w drugiej dziesiątce, no to wiadomo, jeśli przesuniemy ją do pierwszej dziesiątki, no to możemy liczyć na odwiedziny na daną frazę, bo jest takie założenie zwykle, że na drugą stronę wyników wyszukiwania nikt nie zagląda. Drugie narzędzie, które da nam takie same albo przybliżone efekty, to jest SEMStorm. Tutaj widzimy podział na top 10 i top 50. Warto sobie wyświetlić właśnie widoczność w całej 50, ponieważ nawet jeśli nie widzimy wzrostu w odwiedzin na stronie, a ta widoczność nam rośnie, to kontynuując pracę nad stroną, przekształci się to w pewnym momencie w odwiedziny. Ruch na stronie, no i oczywiście konwersję. I to jest tyle, jeśli chodzi o narzędzia. Czas na podsumowanie. Warto zapamiętać, że long tail występuje w wielu obszarach. To nie jest tylko pojęcie przypisane dla SEO, chociaż tam pojawia się najczęściej. Jest to po prostu charakterystyka dystrybucji. Miejsce frazy w długim ogonie nie wynika z jej długości, tylko z popularności i zależy od kontekstu strony. Long tail SEO wymaga kontentu. Nie osiągniemy, nie zbudujemy long tail SEO, ładując słowa kluczowe w stopkę, nawet jeśli otagujemy je nagłówkiem H1, to nic nam to nie da. Long tail SEO wymaga narzędzi, ale takie narzędzia jak Search Console bądź Answer the Public są bezpłatne. Można z nich korzystać. No i dzięki long tail SEO można rywalizować z krokodylami, jeśli przygotuje się odpowiednią strategię budowy kontentu i autorytetu tematycznego. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?